Bardzo neutralne, bardzo delikatne. Wszystko zależy od tego, kto co lubi. Naprawdę one nie są jakieś wymagające. Każda z nas może sobie, nawet jeżeli sama sobie maluje, coś takiego zrobić na paznokciach, jeżeli tylko ma na to ochotę. I już zaraz pokazuję, jakie mamy kolory. Słoiczek jest bardzo podobny, właściwie taki sam, 5 ml wielkość, z 30 na 20 zł. Tutaj mamy czarny paint. Jak widzicie, one są bardzo, bardzo gęste. Jeżeli ta gęstość Wam przeszkadza i wolicie troszeczkę bardziej płynne, to spokojnie możemy sobie wziąć. O, tutaj nam się zamknęło, przykleiło. Czerwony, bardzo proszę, czerwony paint. Bardzo taki, zobaczcie, bardzo gęsty. On w ogóle się nie przemieszcza, nie rusza. Ale to też dobrze, ponieważ on nie będzie się rozlewał, rozmywał i wzorek będzie tak, jak chcemy, tak? Bo to o to chodzi, żeby ten wzorek nam się tutaj nie przemieszczał. Jeżeli jest za gęsty, jeżeli robicie coś, co wymaga troszeczkę większej płynności, nie ma najmniejszego problemu, można go połączyć z niewielką ilością topu i wtedy uzyskacie taką konsystencję, która jest bardziej płynna. Czyli mamy czarny, mamy czerwony, mamy pomarańczowy. Pomarańczowy, bardzo, bardzo ładny pomarańczyk. Myślę, że znowu będą zdobienia, które pokazują nam owoce, także jak najbardziej pomarańcze, takim pomarańczowym można robić. Z 30 zł na 20. Żółty. Bardzo taki, bardzo żółciutki, bardzo wesoły kolor. Różowy. Jest różowy, potem mamy bakłażan, taki bardzo ciemny fiolet. Tutaj wygląda jak prawie czarny, ale zobaczcie, o, tak będzie wyglądał, bardzo ciemny fiolet bakłażan. Mega fajne są te painty też do robienia ombre, bardzo fajnie to wygląda, dosyć ciekawie, dosyć szybko, precyzyjnie można takie ombre zrobić. Także na wiele sposobów można te produkty wykorzystać. Zielony. Bardzo ładny zielony. 5 ml opakowanie. Jak widzicie, jest to bardzo gęsty produkt, który można połączyć z odrobiną topu, rozmieszać i ta konsystencja będzie bardziej płynna. Tutaj mamy brąz. Bardzo proszę. Brązik. Jak to lubi. Można też malować właśnie stópki na żółtym piaseczku albo to zrobić jako podkład, jako piasek. Tutaj mamy srebro, takie mocno błyszczące srebro, takie bardzo stalowe i mamy również złoto. Także te wszystkie kolory jak najbardziej są dostępne. Zobaczcie. To jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajna rzecz. Tutaj właśnie tym złotym malowałam te srebrne motywy. Zaraz jeszcze raz Wam pokażę. Bardzo fajne jest do ornamentów, do prostych zdobień, do kropeczek, do kreseczek. Ale też mogą być takie troszeczkę bardziej wykwintne rzeczy. Już Wam pokazuję jeszcze raz. O, zobaczcie. To też jest robione paintami. Można zrobić je mniej bądź bardziej wypukłe. Tutaj mamy trochę bardziej wypukłe. Tutaj mamy kolory płaskie, matowy. Matowy na wierzchu jest zrobiony wzór właśnie złotym paintem, tak? Także zobaczcie, te painty wielokrotnie i w różny sposób można wykorzystywać. Ja też pokażę Wam jeszcze tutaj, o, jak to można zrobić. Paint też może być do ornamentów. Także zobaczcie, tutaj mamy ornamenty akurat białym paintem, tutaj też biały. Tutaj mamy kolory. Jest też fajna struktura pokazana tego wszystkiego, także widzicie naprawdę wiele, wiele możliwości. Tutaj też mamy ornament akurat czarnym
Pamiętam, myślę, że ja pokażę Wam jeszcze, jak można tutaj sobie użyć tych paintów, o których mówiłam, że te zdobienia, wszystkie te zdobienia, które tutaj widzicie, są właśnie wykonane paintami, tymi, które pokazywałam, słoiczek 5 ml. A na tą chwilę bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę, że byliście ze mną, że oglądaliście nowych produktów, chcecie sprawdzić to, co ja mam Wam do przekazania, to zapraszam.